Hej wszystkim, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem, a mianowicie z holem. Jest to hol z Rossmana, przede wszystkim z tej promocji, minus 49%. Skorzystałam z dwóch opcji w tym roku. Jest też Empik, House, Kobieca, Minty Shop, także ogólnie grubsze zakupy, więc może przejdziemy do konkretów. Na pierwszy rzut pójdzie Empik. Zamówiłam trzy książki. Jedną już pewnie domyślacie się, jeśli oglądaliście moje poprzednie filmiki, która to będzie. No ale może przejdźmy najpierw od autora Erika Bayermeister, Radość dla początkujących i Sztuka łączenia. Sztuka łączenia jest to drugi tom książki, którą już posiadam. A Radość dla początkujących ogólnie jakoś tak spodobał mi się sposób pisania tej autorki i postanowiłam sobie kupić taką lekką książkę. Jedna i druga kosztowały około 13 z groszami, czy każda z osobna oczywiście. Sztuki łączenia, jak widać, już trochę przeczytałam. Tak naprawdę te książki są bardzo fajne. No i najważniejsza książka, która przyszła do mnie z Empika, to oczywiście Tajniki Red Lipstick Monster. Kupiłam tą książkę, przyznam szczerze, że dopiero przejrzałam pierwsze jakieś 30 parę stron. Ale jest naprawdę fajnie pisana i przyjemnie się ją czyta, także naprawdę mam nadzieję, że coś się doszkolę razem ze Wą. Naprawdę fajna książka, kolorowa. Można zobaczyć. Naprawdę fajna. Godna polecenia. Fajnie opisywane. To co najważniejsze, zawarte wszystkie najważniejsze informacje, cudowne zdjęcia, naprawdę. Gratulacje Ewa, po prostu za wydanie tak fajnej książki o makijażu i przystępnej i zrozumiałej dla każdego. No, to tak. Z ubrań w tym miesiącu nie zaszalałam dużo, kupiłam sobie taki oto komin. Tak. Moja stara chustka była w takim pięknym, szarym odcieniu, przy którym wyglądałam, jakbym była chora, ale kupiłam sobie taką. Uważam, że turkusy dobrze do mnie pasują. Dlatego też postanowiłam kupić tą chustkę, kosztowała jedynie 16 zł, czy właściwie nie chustkę, tylko komin. Więc naprawdę było warto. Kupiłam ją za przyjaznym sklepie u mnie tutaj, u znajomej, więc w barce, więc niestety nigdzie w internecie nie podam Wam linku do takiej podobnej chociażby chustki. Kupiłam również taką bluzę ciepłą, z takiego fajnego misia, z taką przecudną aplikacją na kapturze. Tak, z pandą, z uszami. Jest to bluza z długim rękawem, jak widać. Taka naprawdę, ma dwie kieszonki, tylko w bokach oczywiście, jest naprawdę fajna, ciepła. Kaptur ma obity taką jakąś bawełną, albo jakimś takim bawełniano-podobnym materiałem, mięciutkim. I jest naprawdę cudowna. Już jest tak ciepła, zamiast kurtki w niej teraz chodzę i jest po prostu mega. No i w House jeszcze teraz, akurat jak zamawiałam tą bluzę, to jest oczywiście rozmiar L, ja noszę bluzę a propos, ja noszę ogólnie M-kę. M-ki już nie było, więc postanowiłam zamówić L-kę, dlatego że ja zawsze zakładam coś pod tą bluzę, więc nie chcę, żeby ona była taka dopasowana, ciasna, żebym się kisiła w niej. Tylko wolę jednak, jak jest taka nieco luźniejsza, dlatego też postanowiłam kupić L-kę. I jak zamawiałam tą bluzę, przy okazji chciałam kupić tą tropię, którą Wam zaraz pokażę. Ona ogólnie już była na promocji, kosztowała 30 zł tam bez grosika, ale ja akurat trafiłam na promocję, gdzie miałam drugi produkt online, kupując online, oczywiście nie stacjonarnie, tylko online. Drugi produkt kosztował 50% ceny i dodatkowo miałam wysyłkę gratis, więc zamówiłam tą torebkę. Taka, piękny wzór. Taka mała, cienka, na wyjścia, na imprezę, czy ze znajomymi w sam raz, na takim ładnym łańcuszku. Bardzo ciężkim łańcuszku zresztą. Kosztowało mnie także 15 zł, jest naprawdę fajnie. Suwak ma taki dosyć mocny. O, pokażę Wam, przybliżę się. Więc naprawdę fajnie. To jest taka, o. W środku ma kieszonkę na suwak, na telefon. No ogólnie git. Będzie się ją fajnie nosiło na jakieś wyjścia, także to by było na tyle. Do czego tu przejść teraz? Może przejdźmy do Ekobiecej. Smaczki z Rossmana zostawmy na koniec. To w Ekobiecej jednej rzeczy tutaj nie mam, ponieważ to był podkład dla mojej mamy. Bourjois Healthy Mix w odcieniu 55 Dark Beige. On bodajże się nazywał. Tylko to był nie ten nowa wersja Healthy Mix, tylko ten Healthy Mix Serum, niby Gel Foundation. A konsystencja ma dla mnie taką jak klasyczny Healthy Mix. No ale
dla mamy musiałam zamówić ten najciemniejszy, a innej wersji nie było. I na kobiecej go zamawiałam, ponieważ był tańszy i kupiłam go chyba za 28,50, tak. A produkty, które kupiłam, na których najbardziej zależało, to będzie tak. Pozwolę tak, pokażę najpierw. Collection Lasting Perfection w odcieniu Cool Medium, no, czyli numerek 2. Chciałam jeszcze dla siebie jedynkę, ale niestety jej nie było. Aczkolwiek patrzę, że ta dwójka jest dosyć jasna, więc myślę, że będzie dla mnie w porządku podobrze. Pokażę słocza na ręku, jak on wygląda. Może mam niestety chwilowo korzystam z oświetlenia toaletki, więc nie jest to zbyt dobre światło, żeby pokazywać. O, ale widać go tutaj. Nie jest to zbyt dobre światło do nagrywania, no ale niestety w obecnej chwili jeszcze nie dorobiłam się lampy, więc musi mi wystarczyć to. Tak wygląda. Nie jest najjaśniejszy, ale myślę, że będzie w porządku. Aczkolwiek chciałabym jeszcze zaopatrzyć się w jedynkę i w dwójkę. I mam nadzieję, że mi się to uda. Kolejnym produktem, także na razie nic więcej wam o nim nie powiem, mogę powiedzieć, tylko jeszcze dodam, ile on kosztował. Kosztował 15,20 zł. Ogólnie kosztuje chyba 15,90, tylko miałam tą zniżkę 5% do sklepu. Więc ceny, które wam podaję, są już po tej zniżce. Kolejnym korektorem jest Bourjois Healthy Mix w odcieniu 51 Light Vanilla. Kupiłam go dla wypróbowania i mam nadzieję, że będzie fajny. To jest ten jaśniejszy tutaj. O, nie zacięcia moje paznokcia, po prostu są połamane, odrastają teraz. I jeszcze w pracy dzisiaj rękawiczki mi przebijały farbą i mam całe brązowe dłonie. Więc nie jest to najlepsze wyjście. W każdym razie przejdźmy do kosmetyków. Może już tu mi coś bateria miga. Health Mix korektor kosztował mi 26,12 zł. I ostatnim produktem, który zamawiałam z e-kobiecej, była w zasadzie pomadka z Makeup Revolution Salvation, znaczy ten Velvet Lucky, czyli z tych matowych pomadek, taki piękny, śliwkowy odcień, po prostu cudo. Pokażę jeszcze szybko swatcha, ale jest naprawdę cudowny. Na ustach już go patrzyłam, drzera się w usta, po prostu miodzia. Czyli mimo wszystko, nawet jak się wytrze, to zostawi jednak jakiś ślad po sobie i kolor, bo barwi usta. Więc mam nadzieję, że będzie fajna, tym bardziej, że kosztowała mnie tylko 14,24 zł. No i dostałam oczywiście dwie próbeczki. Jednej chyba nie skorzystam, bo to jest kremowy peeling do twarzy z ziarenkami z truskawki dla cery normalnej i suchej. Ja mam cerę, jak wiecie, już pewnie mieszaną, dlatego pewnie dla mnie się nie sprawdzi. I jakiś z Marion Moc Klejnotów szampon do włosów diamentowy blast do wszystkich rodzajów włosów. To na pewno wypróbuję. Zobaczymy, czy było fajne. To już było na tyle, jeśli chodzi o kobiecą. Kolejną paczką jest Minty Shop. Ja mam już otwarty, bo nie mogłam się doczekać zobaczyć, jak wyglądają produkty w środku. Więc odpakowujemy i tak. Zamówiłam dwie kule z Bomb Cosmetics i świąteczne takie X-Mas o pięknym zapachu. To będą moje kule takie dołączone dla moich bliskich dwóch osób do prezentu świątecznego, dlatego też już sobie zamówiłam, bo nie wiem, czy przed świętami zdążę jeszcze coś zamówić. Zamówiłam również czarnego Tinglecazera na prezent. Nie dla mnie, ja już mam trzy, wystarczy. No i w takiej oto jeszcze ładnej paczuszce, jak to na miejscu przystało, była kuszka, którą już ciągnęłam. Jestem słodyczomaniakiem, szczególnie przed tymi kobiecymi dniami. Zamówiłam pomadkę z Zary, już ją otwieram. Z tej serii oczywiście Luxe Cream Lipstick w kolorze One Wish. Jeszcze mi trochę zabraknie miejsc na swatcha. Naprawdę śliczna, na jesień oczywiście to, co mi się podoba w zdrowie. Magnetyczne zamykanie. Tutaj jest ten swatch, o, jest przepiękna. Po prostu nie mogę się doczekać, aż jej użyję w jakimś makijażu. Jest po prostu świetna. I ta kremowa konsystencja, pigmentacja, no miód po prostu, malina. Paragonu oczywiście po raz kolejny z Minty Shopu dostałam, więc nie powiem wam dokładnie, ile to kosztowało, ale dokładny cenik jest na stronie Minty Shopu. Ja tam miałam również 5% rabat, więc nie mnie dokładnie tam płaciłam wszystko. I ostatnim produktem jest paletka Naturally Yours z Zolwy
Dużo chyba mówić o tej paletce nie muszę, wszyscy ją znają, więc nie będę za dużo o niej wspominać, tylko będę jej po prostu używać. Da się zarówno do dziennych, jak i do wieczorowych makijaży, co wszyscy zresztą wiemy, więc naprawdę godna polecenia. Pomadka i nie wiem czemu nie kupiłam jej od razu, a wiem czemu, bo jej nie było, bo była wykupiona. Dobra, to przejdźmy teraz do najważniejszego. To witajcie z powrotem. Musiałam zmienić baterię w aparacie, bo mi się skończyła. No więc przejdźmy do Hole, już wspomniałam, z Rossmana. I jak już nie wiem, czy nie ucięło fragmentu filmu. W Rossmanie kupiłam kilka produktów, także nie objętych promocją, ale już postanowiłam o nich wspomnieć, więc przejdę najpierw do pierwszej promocji, która obowiązywała w Rossmanie, a mianowicie do promocji obejmującej produkty do oczu. Pierwsza chyba bodajże była promocja obowiązująca produkty do ust, do paznokci. Ja z niej nie skorzystałam, ponieważ nie miałam żadnej potrzeby kupienia jakichkolwiek pomadek, które znajdują się w Rossmanie. Więc czekałam na promocję, która była jako druga, czyli do produkty do makijażu oczu. I zakupiłam sobie trzy produkty. Pierwszy to będzie baza pod cienie z Vibo. W takim małym słoiczku, wiecie jak ona wygląda. Powiem wam, że raz już jej używałam, szczerze przyznam, i bardzo fajnie cienie trzymała z Freedom Makeup, które swoją drogą, powiem wam ciekawostkę, bo ostatnio we vlogu zapomniałam wspomnieć. Marka Freedom Makeup, nie wiem czy we wszystkich, bynajmniej u mnie w Warce, jest dostępna w Pepco. Byłam tym faktem mocno zdziwiona, kiedy zobaczyłam, ale są cienie, są pomadki, są tusze do rzęs, papier do paznokci. Nie wiem, czy będzie więcej produktów, no ale mimo wszystko jest to coś, hello, dziwnego, w Pepco, jest marka Freedom Makeup. No ale cieszymy ten fakt, no i nawet kupiłam sobie jeden cień, o którym wam jeszcze nie wspomniałam, bo cieniem takim różowym, takim gilded. W każdym razie, zobaczając z tematu, to, a po drugie, w mojej miejscowej takiej drogerii o nazwie Sekret Urody, o której wam już wspominałam tam w holach poprzednich ogólnie, kupuję tam sobie, nie wiem, czy to jest jakaś sieć, ogólnie wiem, że tam parę jest tych drogerii w Polsce. W każdym razie jest ona, jak na razie słyszałam, wyłącznym dystrybutorem marki Makeup Revolution i tej I Love Makeup, która jest pod firmą. Firmy Makeup Revolution, coś takiego. I ich hurtownia jako jedyna będzie miała stacjonarnie dostępne kosmetyki Makeup Revolution, gdzie dotychczas były tylko w internecie. I będę miała u siebie w miejscowości, w mojej małej wareczce, będę miała szafę Makeup Revolution, więc też się z tego cieszę. Tym bardziej, że często mają różne ciekawe promocje, więc być może nie będę zmuszona kupować tej marki przez internet. No, to tak zbaczając z tematu, to o tej bazie już wiele jest na internecie, jest ona bezbarwna, czy to jest taka lekko mleczna, ale nam powiecie nie daje, że kolor za to wspaniale trzyma cienie i w ogóle ja mam problem z opadającą powieką, jak już wiecie, i mi bardzo często cienie się rolują, nawet na dobrym korektorze potrafią się zrolować, na tej bazie nic takiego się nie działo, więc jestem szczęśliwa, tym bardziej, że kosztowała, będę sobie spoglądać na paragony co i róż. Normalnie kosztuje 9,99, a ja po tej promocji zapłaciłam za nią 5 zł i 10 groszy, więc naprawdę czego chcieć więcej, czekać na takie promocje. Drugim produktem, który kupiłam, jest to tusz Max Factor 2000 kalorii, 2000 kalorii, tak? Czy jak ktoś tam czyta. Kupiłam tą wersję czerwoną, niewodoodporną, tą klasyczną szczoteczką wygiętą. Mam nadzieję, że będzie się fajnie spisywała. Jest fajna i mam nadzieję, że tak zostanie. Jeszcze na razie jej nie używam, mówię pierwszy raz, ją nawet odkręciłam teraz. Mam jeszcze inne tusze do wykończenia. Ale na pewno za jakiś czas, jak wykończę te najgorsze tusze, które chcę się pozbyć, spróbuję jej, bo jestem bardzo ciekawa, jaki efekt daje na rzęsach, bo może teraz są w krytycznym momencie, kiedy część wypadło i mam takie luki, bo reszta jest krótkich, jeszcze nie odrosły wystarczająco, więc naprawdę poczekam. I ta maskara kosztowała mnie, normalnie kosztuje 33,99, ja zapłaciłam za nią 17,33 zł, więc też się bardzo opłacało. I skorzystałam jeszcze, kupiłam sobie żel do brwi z L'Oreala, bardzo dziewczyny chwaliły na YouTubie i na blogach, więc postanowiłam się na niego skusić. Wybrałam tą opcję transparentną, ponieważ
Mam dwa kolorowe żele, więc chciałam jeden mieć transparentny. Mam z Essence ten Brownie Bronze, czy jakoś tak, żel i mam żel z Catrice, który też jest dosyć ciemny, więc postanowiłam kupić sobie bezbarwny, tak wygląda. Jest, po prostu jest bezbarwny. Fajną ma szczoteczkę mam, tak samo ten Essence z Catrice. Mnie drażni trochę ta długa szczoteczka, że ciężko jest nią się łamać. Ale daję radę, na razie próbuję go wykończyć. Nawet dzisiaj mam brwi tylko pociągnięte tym żelem. Nie mam w ogóle na nich żadnych cieni. Ostatnio zauważyłam, że mi się przyciemniły chyba. Zmysłowy z tematu. Żel do brwi kosztował normalnie 35,99, ja zapłaciłam za niego 18,35. Dlatego kocham te promocje rossmanowskie i dlatego też z nich skorzystałam w tym momencie. Uwielbiam. To był z pierwszej promocji, natomiast resztę zakupów robiłam na raz. Przy ostatniej promocji z rossmana na produkty do twarzy, no produkty do twarzy chyba ogólniona była. Ale kupiłam też parę innych podatnych rzeczy, więc najpierw przejdę do tych produktów do twarzy. Wymyję sobie tylko. A potem przejdę do reszty rzeczy, które kupiłam. A mianowicie kupiłam tak. Kupiłam dwa podkłady i korektor. Podłóg żadnych nie kupowałam, bo mam ich w dużym nadmiarze i staram się je teraz kończyć po kolei. Więc podróż żadnych nie kupowałam. Coś mi tu sterczy. Kupiłam korektor z Maybelline Affinity. Próbowałam też kupić podkład, ale nie było żadnych testerów. Panie ekspedientki wspaniałomyślne, za co wielkie dla nich, po prostu nie chciały mi otwierać pełnowartościowych produktów. Dlatego też, jako że nie mogłam zobaczyć kolor, to zrezygnowałam z tego podkładu i kupiłam sobie dwa inne, ale o tym zaraz. Ale ja kupiłam korektor, ponieważ były testery, mogłam sobie zobaczyć. Kupiłam ten w odcieniu 02 Natural. Pokażę wam tutaj swatcha niżej. No w porównaniu z tamtymi dwoma, które zresztą teraz chyba trochę ściemniały, szczególnie ten Healthy Mix, wypada blado tutaj na dole samym. Ale ma ładny taki różowy odcień, myślę, że będzie bardzo fajnie niwelował zaczerwienienie. Dlatego też na niego się skusiłam. Zastanawiałam się, bo wszystkie trzy one mają bardzo zbliżone odcienie do siebie i nie bardzo wiedziałam, który sobie wybrać. Ale w końcu zdecydowałam się na dwójeczkę. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. Zawsze mogę sobie później dokupić jedynkę bądź trójkę. I ten korektor kosztował normalnie 28 zł tam bez grosika i zapłaciłam za niego 14,28, więc cena fajna. Podkład, który kupiłam, to dwa, Rimmel i Astor. Jak myślicie, które mogłam kupić? Rimmel Wake Me Up już mam. I skusiłam się tym razem na Lasting Finish Nude. W odcieniu 100 Ivory. To jest chyba nie najjaśniejszy, tylko drugi z najjaśniejszych odcień, ponieważ pierwszy był zbyt różowy dla mnie, więc kupiłam ten. Ale już widzę, że ma nieprzyjemną tubkę do wyciskania, bo wycieka z niego. W każdym razie używałam go już raz i bardzo fajnie się utrzymuje na buzi i bardzo fajnie wygląda. Po prostu mega. O, tu pokażę swatcha. O, tak wygląda ta duża plama, to podkład na palców. Tak, więc jest naprawdę fajny. Myślę, że będzie się fajnie sprawdzał, ładnie się utrzymuje, ładnie ulinujące cerę i nawet powiem wam, że ładnie kryje jakieś wszelkie niedoskonałości na buzi. Że wczoraj w sumie nosiłam go bez żadnych pomocy na niedoskonałościach i ładnie się utrzymał, chociaż pod koniec dnia zaczął mi się robić trochę wysuszać tu, gdzie miałam jakiegoś pryszcza, czy ślad, w którym pryszcz się goił, więc pod tym względem trochę tak, no ale był bez korektora, więc można mu to wybaczyć. Więc ogólnie jest fajny i niedrogi, bo on w regularnej cenie kosztuje 26,99 i ja na promocji zapłaciłam za niego 13,76, więc mogę tak płacić za podkłady dobrej jakości za każdym razem. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam na promocji, a właściwie podkładem, jest Astor Perfect Stay Foundation. Ten, który zawiera w sobie bazę również. Skusiłam się na niego. I przyznam szczerze, że jestem również niemile zaskoczona, tym bardziej, że ma SPF 20, Rimmel też zresztą. I powiem, też mam w odcieniu 100 Ivory, bodajże był to najjaśniejszy. I też bardzo ładnie, ja jestem ogólnie mega blada, więc wszystko co najjaśniejsze jest dla mnie fajne, szczególnie w okresie zimowym. I muszę przyznać, że bardzo ładnie stapia się ze skórą.
ładnie wygląda, ładnie kryje. Jestem zadowolona, nie wysuszył mnie, cały dzień go nosiłam. O, ten jest nad tym rimelem tutaj. O. Dość roztarłam go, ale widać, że coś jest na podkład, że jest jakiś podkład. Naprawdę fajnie. No buzi się utrzymał ładnie. Ja nałożyłam go jakoś koło południa i chodziłam z nim bite 6 godzin. Zmyłam go dosyć późno, bo nałożyłam go nawet nie wiem, czy nie około 10 godzin go nosiłam. I wyglądał ładnie. Trochę miałam wrażenie, że mi się zważył na czole, ale to wydaje mi się, że była wina moja. Nałożyłam krem, który do końca zasychł, nałożyłam bazę z Debalm i tak chyba wszystko za szybko, bo się spieszyłam. Ale jeszcze raz go nałożę i z pewnością dam znać, co o nim sądzę później po głębszej recenzji. Na dzień dzisiejszy są to fajne podkłady i wydaje mi się, że będą fajną alternatywą dla Healthy Mixa, którego uwielbiam i którego mam już, to pokażę tutaj, którego mam już resztki, jak widać, o, pół, czy resztki, pół podkładu. Ale jak na mnie to są resztki, bo ja nigdy nie byłam w stanie wykończyć żadnego podkładu, więc coś nie powiem, bo Rewlona też już, o, wykańczam i staram się właśnie go wykończyć, bo już mam go dość długo, przydałoby się go zużyć. I wykańczam również Avon i Doll Fowless, bo to są takie resztki. Ale to jeszcze parę użyć będzie po podkładach. Więc w tym roku na pewno do końca roku je zużyję. Te dwa Revlona i ten Ideal Fowless z Avonu. Nie zbaczając tematu, za Astora zapłaciłam, normalnie kosztuje 48 zł bez grosza, a ja zapłaciłam za niego 24,47. Więc również bardzo obiecująca cena. I za taką cenę byłabym w stanie go kupować co i róż. No ale niestety nie można mieć wszystkiego. A i jeszcze jedno, jak na razie nie zauważyłam, żeby mi się utleniały te podkłady. Na mojej twarzy większość podkładów się utlenia. I nawet widzę, że Healthy Mix na ręku korektor mi się utlenił i to bardzo brutalnie. Podkład tego nie robi, nie wiem dlaczego. No ale zobaczymy na buzi, jak będzie się sprawdzał. W każdym razie na ręku zrobił to bardzo brzydko. Podkład godny polecenia na dzień dzisiejszy, ale to jest moje pierwsze wrażenie tylko po jednym użyciu, więcej opowiem wam później. No, to jeśli chodzi o promocję Rossmanową, to było tyle. A ogólnie w Rossmanie kupiłam sobie jeszcze taką gąbkę do kąpieli z Calypso, tylko mam te do twarzy, a teraz kupiłam sobie do ciała, ponieważ uważam, że te gąbki są bardziej higieniczne, ponieważ one szybko wysychają, robią się twarde i te bakterie w nich nie siedzą. A jednak zwykła gąbka jest po prostu siedlisko bakterii. Ostatnio zaczynam mieć bzika, jest tam z powodów takich tu w moim otoczeniu, co się dzieje u znajomych i tak dalej. Dlatego zaczynam uważać na wszelkiego rodzaju bakterie. I zakupiłam się tą gąbkę, zobaczymy jak będzie się sprawdzać. Małe gąbeczki bardzo lubię z tego, więc mam nadzieję, że ta też się spisze. Ogólnie zapłaciłam za nią 7 zł. Nie wiem dlaczego, bo jak ją kupowałam, cena była 5 coś, bo miała być na promocji. 5 chyba 70 czy coś takiego, a przy kasie wyszło, że jest normalnej, regularnej cenie, ale już nie chciałam się kłócić, bo się spieszyłam, więc wzięłam ją w takiej cenie, jaka jest, nie jest to tragedia. Kupiłam sobie również kolejną butelkę szamponu Baby Dream dla dzieci, oczywiście do prania pędzli, ponieważ mój już jest na wykończeniu. Faktycznie, jak polecały dziewczyny, sprawdza się idealnie do tego celu, aczkolwiek zastanawiam się cały czas, czy nie zacząć prać pędzli w mydle, w bardzo delikatnym mydle. Dlatego, że szampon się strasznie tragicznie wypłukuje. A po mydle też mogę nałożyć odżywkę, więc to wyjdzie na jedno. A też dobrze będzie dopierało. A tyle, że mydło się zdecydowanie dużo lżej wypłukuje. Dlatego mam nadzieję, że będzie ok. No ale kupiłam jeszcze jedną butelkę, żeby na razie mieć czym prać. A później będę myśleć nad wszelkimi zmianami. Szampon oczywiście kosztował 6 zł. Kupiłam sobie również zestaw moich ulubionych maszynek do golenia, Venus Gillette Simply Venus z potrójnym ostrzem, takie różowe, bladoróżowe z takim mocniejszym różem. To jest opakowanie 4+1 i to kosztowało ogólnie 15 zł. Tak, czyli za 5 sztuk 15 zł, to będzie 3 zł za sztukę. A normalnie w regularnej cenie one kosztują 4,79, więc dlatego się opłacało, kupiłam więcej na raz. U mnie szybko się one nie zużywają, ale wolę, żeby sobie leżały, a kupiłam je taniej. I przynajmniej nie muszę się martwić, że będę miała nagle tempo maszynkę, czy coś, nogi sobie pozacinam i tak dalej. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam,
za całe zawrotne 9,99. Jest to Carex żel antybakteryjny, właśnie ze względu m.in. na te bakterie. Mój jest w wersji sensitive, tam były jakieś zapachowe jeszcze i tak dalej. Aloesową, również tam w sumie, że aloesowej nie wziąłem, ale ta też bardzo fajnie pachnie. I dodatkowo w gratisie z tyłu były takie chusteczki nawilżające. Hipoalergiczne chusteczki odświeżające z naturalnymi składnikami antybakteryjnymi do rąk, twarzy i ciała, przeznaczone do skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień. Tam jest 10 sztuk. I Carex jest tu 50 ml. Jest to fajne, że próbam go na ręce, bardzo ładnie pachnie. Ten zapach alkoholowy taki bardzo szybko znika. Na początku oczywiście, jak to wszystkie te antybakteryjne żele śmierdzi, ale później wszystko znika i naprawdę dłonie bardzo ładnie pachną, więc sprawdzić na pewno w torebce i będzie to... Przepraszam, ale patrzę sobie, czy mi tak nie oksydują tu rzeczy, korektory i ten, chociaż na ręku często oksydują, a na twarzy już niekoniecznie, więc nie sugeruję się tym do końca na razie. No, także ten Carex jest fajny, ogólnie kupiłam go, miałam wziąć ten aloesowy, ale w tym były gratis chusteczki, które też mogą mi się przydać, a cena była ta sama, więc postanowiłam mieć wersję z chusteczkami. No, to by było chyba na tyle. Patrzę, a może jeszcze wspomnę tylko, nie dam wam już pokazywać, bo nie za dużo czasu to zajmie. Na święta prezenty niektóre robię sama, szczególnie dla babci, jednej i drugiej. I podpatrzyłam u Karoliny Ziętek filmik, jak zrobić samodzielny strojek taki świąteczny z szyszek. I postanowiłam zrobić coś takiego, tylko że w formie świecznika. Czyli strojek i świeca w środku. I kupiłam sobie już takie oponki na Allegro do tego. Kupiłam sobie spray srebrny i sztuczny śnieg. Jeszcze tylko muszę od koleżanki mamy odebrać sztuczną jarzębinę, folię do zapakowania i jechać do lasu nazbierać szyszek. Miałam zrobić to w ten weekend, ale w niedzielę miałam tylko czas, a strasznie padało. I niestety nie miałam kiedy tego zrobić, więc mam nadzieję, że w ten weekend mi się uda i że pogoda chociaż jeden dzień dopisze i będę mogła sobie nazbierać tych szyszek i zrobić to, bo chcę zrobić tak najszybciej. Wiem, zauważyliście zresztą, że już kompletuję prezenty, już część mam. Jest wcześnie, ale ja nie lubię zostawiać sobie wszystkiego na ostatnią chwilę. W zeszłym roku zostawiałam i bardzo źle na tym wychodzę zawsze. Dlatego w tym roku postanowiłam zrobić to dużo wcześniej i podejrzewam, że do grudnia będę miała wszystkie prezenty skompletowane. Tym bardziej, że jeszcze prawdopodobnie szykuje mi się chrzciny, gdzie będę chrzestną na drugi dzień świąt, więc nie chcę zostawiać sobie wszystkiego na grudzień, tylko chcę wszystko ogarnąć wcześniej. A w grudniu cieszyć się świętami, pracą, która się zacznie, bo już pomału sezon się zaczyna. Robienia się włosów przed świętami. Dlatego też nie chcę zostawić sobie wszystkiego na ostatnią chwilę i zaczęłam już wcześniej. Także to by było już na tyle. Braciszek przyszedł, opisy muszą się odezwać jak zawsze. Także kończę ten film, ten haul. Jak widzicie, trochę tego kupiłam w tym miesiącu. Już nie wspomnę o tych prezentach, które leżą już pochowane, przygotowane w szafce. Było tego trochę. W przyszłym miesiącu nie wiem, czy będę coś kupowała z kosmetyków. Zobaczymy. Chociaż u mnie co miesiąc musi być jakiś haul kosmetyczny. Drobny, ale musi. No ale mniejsza o to. Więc mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to proszę o kciuki do góry. Jeśli chcecie być na bieżąco informowani o nowych filmikach, to kliknijcie subskrybuj na dole. No i co więcej, mogę was zaprosić jeszcze na mojego Facebooka Rasanio oraz Diablica oraz na bloga, gdzie mam zamiar wrócić. Mam wreszcie teraz, przepraszam, tak patrzę nad aparatem co chwilę, ale mam tam w odbiciu podgląd, ponieważ mam inny aparat bez podglądu. I tak nie wiem, czy jestem w kadrze, czy nie, dlatego sobie sprawdzam odruchowo w lusterku. W każdym razie właśnie mam nowy aparat już. Tamten będzie stary do nagrywania, ten będzie służył do robienia zdjęć. Muszę nadrobić robienie zdjęć na blogu, ponieważ ostatni post był chyba 7 września. Kurczę, psy muszą szczekać. Dlatego chcę nadrobić sobie, przepraszam za psy, ale jestem w stanie wycieszyć się tylko zwierzęta. I będę nadrobiła na blogu, także mam już aparat, będę robiła zdjęcia w wolnej chwili. Teraz wszystkie praktycznie od poniedziałku do soboty pracuję, więc niedzielę mam tylko wolną, gdzie nie siedzę sama, więc nie mam kiedy tego zrobić, ale mam w ten poniedziałek już powinna być w domu, więc postaram się nadrobić i przyszykować sobie zdjęć do miliona postów, które mam w głowie i z pewnością się one zaczną pojawiać wreszcie na blogu. Także to już by było na tyle. Dam wszystkie linki pod filmem do Instagrama, do bloga, do Facebooka. Napiszę, co mam na ustach dzisiaj. No i listę produktów postaram się zrobić, ale jest tylko tyle.
Dobrze, nie wiem, linków też nie będę wam pisać do tych produktów, dlatego że mówiłam, gdzie je kupowałam. A na przykład do bluzy już w hausie nie ma, torebka jeszcze nie wiem, czy jest. Więc nie będę wklejać linków, jeśli już zrobię wam pełen po prostu opis produktów. I tyle. Chyba że będzie mi się bardzo nudziło, to wtedy będę grzebać w internecie i wam wkleję. Także to było na tyle. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa, pa!